Przewodniczący Rejonowego Komitetu Przeciwpowodziowego burmistrz Artur Zieliński ogłosił stan przedpowodziowy. Opady deszczu nasilały się od samego rana. Sukcesywnie podnosił się poziom wody w Bobrze i Zadrnie. Wówczas, gdy byliśmy na ulicy papieża Jana Pawła II w godzinach dopołudniowych, rzekę Bóbr od wylania dzieliło około 30 cm. Wstrzymano ruch na całej ulicy. Strażacy na bieżąco usuwali skutki wodnej katastrofy. Czy dużo jest interwencji? Od dnia dzisiejszego jest już dużo interwencji. Działamy na terenie miasta Kamiennej Góry oraz gminy Kamiennej Góry. Działamy w Jarkowicach, w Opawie, w Ogorzelcu, w Rędzinach, Leszczyńcu, w Mysłowie, w Kaczorowie. Inne interwencje przebiegają tu w mieście Kamienna Góra. I czym konkretnie zajmują się strażacy? Strażacy sprawdzają, jaka jest sytuacja. Jeżeli można wypompować wodę, więc ją pompują, ale to właśnie wygląda troszkę inaczej. Cały czas deszcz pada i praktycznie nie mamy możliwości wypompowywać wody, dlatego że ona cały czas napływa. Najgorzej sytuacja wygląda Na ulicy Jana Pawła II. To jest obok apteki. Apteka została zalana. Kilka razy już tam jeździliśmy. Nie możemy pomóc. Jest około 60 cm wody i ta woda cały czas napływa. Wobec tego musimy czekać, aż ustaną deszcze. Wtedy zaczniemy interwencję na terenie całego miasta. Będziemy pompować we wszystkich piwnicach, wszystkich zalanych mieszkaniach. Teraz nie można. Czy jesteście przygotowani na wylanie Bobru? Jest uruchomiony komitet przeciwpowodziowy przy Urzędzie Miasta i komitet jest dobrze zaopatrzony, mają swój sprzęt i myślę, że taka sytuacja jest przewidziana. Może taka nastąpić i jeżeli będzie, to komitet będzie działał. My współpracujemy z komitetem i wtedy zobaczymy, jesteśmy też przygotowani na to, że jeżeli trzeba byłoby ewakuować ludzi. Również do tego przystąpimy, również komitet będzie działał. Wtedy może będziemy ewakuować i ludzi, i zwierzęta, jeżeli zajdzie taka konieczność. Przyjadą, bo nawet nie
Także w godzinach przedpołudniowych zalało kotłownię na osiedlu Zadrna. Strażacy interweniowali błyskawicznie. Jeździmy praktycznie cały czas, chociaż nie możemy wiele zrobić, bo cały czas woda napływa i wypompowywanie staje się bezsensowne. Od wieków rzeka Bóbr zalewała niemalże regularnie znaczne połacie Kamiennej Góry, tym samym wyrządzając poważne szkody. W samym tylko XIX wieku doszukamy się 9 katastrofalnych w skutkach powodzi. W trakcie ich trwania poziom wody na niektórych ulicach przekraczał 1 metr. Szczególnie groźne powodzie odnotowano w 1882 i 1883 roku. Upamiętniono je kartuszem z oznaczeniem poziomu wody, znajdującym się przy ulicy papieża Jana Pawła II. W czasie ostatniej, w tym stuleciu powodzi, w 1897 roku, potoki wody rwały przez całą dzielnicę położoną w pobliżu dawnej Dolnej Bramy. Zalały połowę Placu Targowego i okolice Dworca Kolejowego. Woda pochłonęła wiele ofiar ludzkich. Aby zapobiec tego typu katastrofom, początkiem XX wieku rozpoczęto pracę nad regulacją wylewającej rzeki Bóbr. Budowano zbiorniki retencyjne. Sprawdziły się one już w 1938 roku, kiedy opady deszczu były zbliżone do tragicznych w skutkach z 1897 roku. Ostatnia wielka powódź wystąpiła w lipcu 1958 roku. Wody przechwycone w zbiornikach retencyjnych wylały się tylko na niewielkim odcinku ulicy papieża Jana Pawła II z Bobru i ulicy Reja z Zadrny. Ruch kołowy na ulicy papieża od mostu na Bobrze do ulicy Ścigiennego podobnie jak dziś musiał być wstrzymany. Przepływy w rzekach były prawie stukrotnie wyższe od normalnych, co doprowadziło do znacznych szkód w Dolinie Bobru. Dziś sytuacja powtórzyła się. Wody nie powstrzymują wybudowane w latach 70. zbiorniki retencyjne. Utrzymujące się w takim stopniu dopołudniowe opady groziły powodzią. Stan przedpowodziowy w Kamiennej Górze potrwa do odwołania.